Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Szliwa. Bieżąca analiza techniczna to jest temat naszego spotkania nadal w offline, czyli jako nagranie wideo. Waluty. Trochę nam się rynki zaczynają ruszać, w sensie instrumenty walutowe. Widać to m.in. na indeksie dolarowym, który w przypadku wyższych interwałów, czyli tygodniowego i dziennego, próbuje skierować się na północ, czyli mamy lekkie umocnienie dolara. Ja przypomnę, że 103,50 to jest ciekawy obszar, który warto byłoby uwzględnić w ramach traktowania tej przestrzeni, tej pomarańczowej przestrzeni jako oporu. No, dotychczas to było wsparcie. Tutaj to, co jeszcze należałoby zrobić, to oczywiście pociągnąć albo przypomnieć o tej spadkowej linii. Ja postaram się narysować ją w miarę precyzyjnie, spadkowej linii trendu. Taka tendencja oczywiście nam przyświeca. Co na to euro-dolar jako wypadkowa indeksu dolarowego? Już jestem z bieżącymi notowaniami. Przypomnę, 1,0930 to jest opór, który w skali dziennej miał szansę się zmaterializować i rzeczywiście przez kilka ładnych dni to był poważny problem dla popytu, żeby pokonać tą barierę i się nie udało. Konsekwencją są czarne świece, które wracają w okolice 1,0770, jeszcze nie dotknęły tego poziomu, to jest kwestia dnia dzisiejszego. Wcześniej było przełamanie 1,0870, ale to można było obserwować raczej na interwale, godzinowym. Tutaj właściwie nie było retestu, jeżeli już to jest jakieś małe coś, co raczej na minutówkach, więc może się okazać, że najbliższe godziny to będzie jeszcze podejście właśnie w te okolice. Ja tutaj jeszcze jedną parametr zmienię, żeby ten zasięg sobie ograniczyć dotąd. Ale przypomnę, 1,0770, ten pomarańczowy obszar w tej chwili dla mnie ma trochę większe znaczenie, jeżeli chodzi o potencjalne umocnienie wspólnej waluty europejskiej w dalszej perspektywie i na wyższych interwałach. Funt brytyjski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prób nieudanych przełamania 1,2440. No, skoro popyt nie jest w stanie przeskoczyć przez takie ograniczenie, no to podaż powinna to wykorzystać i chyba powoli to realizuje. Ja rysowałem tutaj taką małą formację RGR-a, daleko jeszcze do przecięcia linii szyi. Tak naprawdę można byłoby ją jeszcze przeciągnąć mocniej w prawo, ja ją poprawię, bo kąt nachylenia oczywiście ma tutaj dość duże znaczenie i każdy upływający interwał, czy to 4-godzinowy, czy dzienny, sprawia, że ta linia oczywiście jest coraz niżej. Mamy lokalne wsparcie 1,2315. Ono w tej chwili jest naruszane. Zobaczymy, czy uda się je pokonać. Ja przypomnę, że pierwsza czerwona linia 1,2250 to jest potencjalnie przestrzeń, która jest dość istotna na wyższych interwałach, więc jeżeli popyt ma się obudzić, no to może w tym miejscu. Spadki poniżej 1,2250, no to może być powtórka z historii, to co się wydarzyło w miesiącu od połowy grudnia, tak mniej więcej do początku stycznia, tak? No bo wtedy mieliśmy to schodkowe zejście nawet w stronę 1,1870. Nowozelandczyk, trochę niższy interwał, bo mamy tutaj też nieudaną próbę zrobienia nowego szczytu 0,6515, to chyba na godzinówkę będzie najlepiej widać. Powoli zbiera to swoje żniwo, czyli podaż rzeczywiście próbuje się tutaj rozpędzić, czyli dolar ogólnie jest tą walutą, która w tej chwili narzuca ten sentyment. Pytanie, czy to ubiegłotygodniowa konsolidacja to był taki rodzaj przygotowania, czy jakiś rodzaj dystrybucji. Jeżeli tak, no to dystrybucja niesie za sobą dość daleko możliwość utworzenia dość mocno rozbudowanej struktury w przyszłości, więc ja będę nawet sięgał w stronę 0,62. Ale wcześniej no to jest przynajmniej jeszcze poziom tutaj bliżej 0,63. To jest zielona strefa, którą ja już w tej chwili przeciąga w prawo. No dużo zależy oczywiście od tego, czy uda się pierwszą czerwoną, czyli 64,50, tą linię przełamać i ustabilizować notowania poniżej. Jak na razie mamy pierwszą 4-godzinową świecę, która próbuje to zrobić. Cena jeszcze nie jest pewna, ponieważ cena close to jeszcze kilka ładnych godzin, żeby poczekać na kształt bieżącej, na aktualnej świecy, tej, która ma obecnie kolor czarny. Australijczyk. Bieżący kształt. No, notowania 71,30 to był dość prognozowalny poziom jako opór. Dość długo zaszło się posiadaczom
krótkich pozycji, żeby wybronić to miejsce, ale w końcu się udało. Notowania zbliżają się w stronę 0,70, a to jest ważna przestrzeń. Przypomnę, ostatnie niebieskie obszary to były korekty, których wysokość można określić w przedziale 150, tam bodajże do dwóch figur, 190 pipsów, więc to jest coś, co wyznacza nam pewne ograniczenie dla tego instrumentu. Ja wezmę najpierw te półtorej figury i spróbujemy odłożyć, czy zostanie potwierdzony poziom 0,70. No mniej więcej, tutaj ewidentnie widać, że to musiałoby zostać naruszone, żebyśmy mieli zjawisko równości korekt, znaczy z jednym ze swingów spadkowych, no bo Państwo tu dobrze widzicie, że tych korekt jest dość dużo, więc ta tendencja ma szansę się utrzymać, szczególnie na wyższych interwałach, mam tu na myśli wykres dzienny, gdzie linia trendu skierowana jest do góry. Sygnał ostrzegawczy oczywiście był w postaci wykupionego RSI, no i konsekwencje z tego widzimy. Pytanie, czy one będą długofalowe, czyli będzie przełamywana spadkowa linia trendu, czy tylko zakończą się spadki na 0,70. Euro-jen. Mamy równość swingów spadkowych na wykresie tygodniowym. To ważna informacja, ja to pokażę. Mam tu na myśli przecenę, która miała miejsce w okresie wakacyjnym zeszłego roku i ona jest tej samej wysokości, a właściwie odwrotnie. Bieżące spadki są tej samej wysokości, co korekta z wakacji ubiegłego roku. To wszystko zakończyło się na 137,50. Od tego miejsca po dwóch testach mamy wzrosty do 142,50 i jak na razie to jest pierwsze ograniczenie, żeby móc spoglądać dalej na północ. Drugie to jest 145,50, potem dopiero 148,40 będzie można przywoływać. Pytanie, czy przy aktualnym sentymencie do dolara to będzie możliwe? Zdaję sobie sprawę, że na eurojenie dolara nie ma ani po stronie waluty bazowej, ani kwotowanej, ale mimo wszystko to może oczywiście wpłynąć czy to na większe ruchy na jenie, czy na euro, a tym samym też i przełoży się na ten instrument. O ile pamiętam, ostatnio nie zaglądaliśmy do CHF PLN-a, więc tutaj krótkie spojrzenie. Ja już tylko poprzesuwam sobie wykres. 4,77 to był obszar aktualnego oporu wyznaczony między innymi przez strefę Bollinger, przez górną linię Bollingera, ale też chyba nie trzeba być tutaj jakimś znawcą analizy technicznej, żeby uzmysłowić sobie, że każde podejście do tej górnej, żółtej, malutkiej strefy sprowadzało notowania w stronę 4,67. No i to jest najbliższe ograniczenie, ponieważ nie mamy formalnie nowego wyższego szczytu, więc ja nawet sięgam już trochę niżej niż 4,67 w stronę 4,60. Myślę, że będzie można powoli zerkać, jeżeli nowy dołek się pojawi, a na to jeszcze trzeba poczekać, bo jak Państwo widzą, od kilku dni notowania ugrzęzły w takim wąskim prostokącie i nie ma za bardzo chęci, żeby go opuścić już. Ja tylko zmienię kolor, bo ten jest zbyt przykrywający te poszczególne świece. Funt do PLN-a to jest kolejny instrument, który gdzieś tam umknął chyba w poprzednich dniach. Ja rysowałem tutaj zielone obszary, które wskazywały dotychczasowe korekty, które były mniej więcej tej samej wysokości. No i jeżeli będziemy konsekwentni, no to te ostatnie wzrosty, skoro w dwóch poprzednich przypadkach po wzrostach, które mają wysokość, niech mi będzie wolno sprawdzić, 1800 punktów do 2000 były nowe dołki, no to i tym razem tak powinno być, szczególnie, że cena próbuje pozostać w spadkowym kanale trendowym. Małą przeszkodą jest 5,33 i tutaj widać, że powstał nam lokalny dołek 25, więc po jego przełamaniu dopiero będzie można w stronę 5,23 spojrzeć przychylniejszym okiem, ale ogólnie nasza jednostka monetarna wydaje mi się, że ma całkiem realne szanse, żeby dalej się umacniać. Dobrze, idziemy w stronę surowców. Zobaczmy, jak tam między innymi ropa, WTI. Mieliśmy obszar 82 dolary, do którego ja się przyczepiłem niemal jak grzeb, bo to było miejsce, które zostało naznaczone przez podaż. No i konsekwencje powoli widać. Jeżeli nawet ograniczymy sobie ten ruch ceny formacją trójkąta, to może się okazać, że w najbliższym okresie czasu dowiemy się, czy dolna linia wytrzyma napór zleceń podaży. Jeżeli nie, no to strona, to poziom 75 trzeba wziąć pod uwagę jako wsparcie, potem już kwestia 70 dolarów za baryłkę jako nowy dołek wchodzi w rachubę. Ogólnie tendencja cały czas spadkowa, ta presja jest tutaj dość istotna. Przypomnę, że ostatni obszar konsolidacyjny, więc wskaźniki chyba bym zostawił, niech chwilę
popracują i zobaczymy, czy potwierdzą nam tą sekwencję ostatnich, czy też bieżących właściwie czarnych świec, która się gdzieś tutaj tworzy. Ropa Brent. Tutaj było trochę zamieszania z czerwonym obszarem, czyli 85-86, bo cena wyszła powyżej, a to był ciekawy opór, który miał szansę spychać notowanie na niższe wartości. Utworzyła się taka sekwencja trzech fal. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy teorię fal Eliota, no to oczywiście tam klasyczny zigzag to są struktura trzyfalowa. Ja pozwolę sobie sprawdzić, czy mamy tutaj coś w stylu ruchu mierzonego, czyli czy fala, dwie fale wzrostowe są tej samej wysokości albo podobne. No, gdyby notowanie dotarły do 90 dolarów, to byłoby niemal idealnie. Niestety to się nie udało z dużą precyzją zrobić, ale mimo wszystko chyba ważniejszą informacją jest w tej chwili, że cena wraca poniżej czerwonego koloru. Na pewno warto przypomnieć żółte wsparcie 82, 82,5. Dopiero po jego przełamaniu w stronę nowego dołka chyba odważniej będę mógł sięgnąć. Jeżeli ktoś stosuje proste narzędzia, to wystarczy po ostatnich dołkach pociągnąć linię ukośną, pokazującą tą sekwencję liczoną od początku grudnia. Jeżeli ona zostanie przełamana, to jest dodatkowy sygnał sugerujący, że podaż ma się całkiem nieźle. Ta struktura na pewno niesie tu za sobą, czyli te pojawienie się nowego szczytu, wyjście powyżej 85-86, daje trochę szerszy wachlarz możliwości niż w przypadku ropy WTI, bo tutaj ten wariant wzrostowy właśnie w przypadku 82 dolarów gdzieś jeszcze muszę też uwzględnić. Złoto. Nie udało się z złotu dobrnąć do 1960 dolarów za uncję, za to udaje się przełamać poniżej 1915-1916. Ja wskazywałem, że złoto jest mocno wykupione, o czym informował RSI. Tutaj to była żadna sztuka, żeby to czytać, czy to na wskaźniku na interwale tygodniowym, czy też na dziennym. No i powoli chyba to będzie zbierało swoje żniwo. Pytanie tylko, jak żniwo to duże będzie? Bo w przypadku tygodniówki, no to należałoby się spodziewać no, cofnięcia, no ja minimum zakładam 1870, ale zobaczymy, czy po takiej serii trwającej od 1620 ta przecena nie będzie większa. Dla dociekliwych naniosę siatkę Fibonacciego, aczkolwiek jej kolorystyka troszeczkę tutaj nie pasuje, bo o, teraz już będzie lepiej. I tak na szybko odczytując, no to poziom 23,6, czyli pierwsza z możliwych linii wskazanych przez to narzędzie, to jest 1870. Ja większą wiarygodność zawsze daję poziomom z serii 3,82, 50 i 61 i 8, więc 3,82 to jest 1820 dolarów. No ale poczekajmy, na razie 1870 w skalach tygodniowych to jest wsparcie, które będziemy brali pod uwagę, jeżeli oczywiście bieżąca czarna świeca rozbuduje się do stosownych rozmiarów. Srebro, tylko krótki rzut okiem, czy notowania, no jeszcze nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy 23,30 będzie przełamywane, bo już raz to było i zakończyło się to dużym dolnym cieniem. Tutaj kwestia, spojrzę w miarę precyzyjnie, 23 stycznia z tego co widzę i potem notowania znowu wyszły powyżej pomarańczu, więc poczekajmy cierpliwie, bo może rzeczywiście to być obszar dystrybucyjny, a tym samym też w stronę 22 dolarów trzeba będzie spojrzeć. 22 dolary, bardzo ważny poziom, bardzo ważny, bo to jest długoterminowe wsparcie z ostatnich miesięcy. Miedź. Skoro rynki się ruszyły, to i sprawdźmy, czy przypadkiem nie ma ruchu powrotnego w stronę 8700. No, coś się zaczyna tu materializować. Ja rysowałem na wykresach godzinowych jeszcze miejsce, gdzie rozpoczął się ostatni rajd popytu, czyli 9060, 9050, więc jak to zostanie przełamane, a ku temu powody chyba są, skoro kolejne czarne świece się pojawiają, no to wtedy 8700 będziemy brali pod uwagę jako kluczowe wsparcie dla dalszego rozwoju wzrostów na rynku miedzi. Jednym słowem, czarne świece w tej chwili traktujemy jako korekty, czyli podejście do 8700 to może być ruch korekcyjny, który będzie mieścił się w górnym kanale, w górnej połowie kanału Bollingera, tutaj na wykresie tygodniowym akurat to jest pokazane. Jeszcze już zobaczę, czy to się zmieści też na wykresie dziennym. No nie, no bo w tej chwili jest testowana środkowa linia, więc raczej tutaj będziemy mówili o dolnej wtedy. No dobrze, zostają nam indeksy klasycznie na koniec. DAX.
Tutaj bez większych zmian, więc ja myślę, że trzeba będzie poczekać do końca dzisiejszej sesji. Jutro trochę więcej powiemy, czy 15 tysięcy wytrzyma napór niedźwiedzi. Jeżeli byki nadal są aktywne, to powinny bronić tej żółtej strefy 15 tysięcy i ten ruch konsolidacyjny powinien przerodzić się z fazy korekcyjno-konsolidacyjnej w impuls nawet w stronę 15 700. Jeżeli cena spadnie poniżej 15, no to myślę, że będą podstawy ku temu, żeby spojrzeć gdzieś tam trochę bardziej na południe. Patrzę na wskaźniki. Mamy negatywną dywergencję na MACD, mamy wykupionego RSI, a właściwie on wychodzi ze strefy wykupienia już do neutralnej. Są to niebezpieczne sygnały dla poziomu 15 tysięcy, no ale powtórzę, wskaźniki podążają za ceną, są wypadkową ruchu ceny, więc ja tutaj nie będę się za bardzo wymądrzał. Dopóki notowania są powyżej 15 tysięcy, no to prawdopodobieństwo tego, że pojawi się kolejna seria białych świec, jest dość duże. Dopiero po przełamaniu tej zielonej linii będziemy mogli skierować wzrok na południe. Stany Zjednoczone. Wczorajsza sesja spadkowa. Czarny korpus obejmuje biały. To jest formacja świecowa, która nazywana jest objęciem Bessy. Powstała na poziomie 12200. No, opór jak się patrzy, więc patrzymy w stronę wsparcia, więc niedźwiedzie tej chwili cenę będą spychały w stronę 11500, 11600. Jeżeli byki się tu obudzą, no to będziemy mieli testowanie spadkowej linii trendu jako wewnętrznej linii trendu. Będziemy mieli testowanie dawnego oporu we wsparcie. Są to konkretne argumenty, które trzeba będzie uwzględnić przy kolejnych scenariuszach wzrostowych. Jednym słowem, tą bieżącą serię czarnych świec ja traktuję troszeczkę jak korekt US30, czyli kolejny indeks amerykański. No mój trójkącik się rozwija w czasie, więc jesteśmy coraz bliżej do rozstrzygnięcia, bo albo wóz, albo przewóz. 33200 to jest jedno ograniczenie, najbliższy opór to jest 34000, więc ja pozostaję w tej konwencji, tutaj zdania na razie nie zmieniam. Nie przepadam za formacjami z klasy trójkątów, bo one są, zarówno sugerują wzrost, jak i spadki, więc trzeba cierpliwie czekać, aż któraś z tych linii zostanie pokonana. Linii ukośnych oczywiście. Pewną prawdopodobieństwo oczywiście jest po stronie byków, ponieważ cena przełamała spadkową linię trendu, wyszła powyżej 33200, a tym samym też ten kierunek północny no, ma tutaj pewne większe szanse niż południowy. S&P 500. Rysowałem ostatnio strzałkę spadkową, zakładając, że jakieś cofnięcie w stronę 3950 może być. No mamy drugi, potencjalnie dzisiaj drugi dzień spadkowy. Zobaczymy, czy się to utrzyma. Byłaby to trzecia już w tej chwili chyba tak korekta o podobnej charakterystyce. Ja to narysuję. Oczywiście skierowana korekta do dołu, czyli mamy na myśli tutaj ruch wzrostowy. Przypomnę, że cena opuściła kanał spadkowy górą, więc cofnięcie do 3950, no nie zdziwi mnie, jeżeli tu się pojawią byki i będą próbowały forsować ruch w stronę 4150. Jeżeli cena spadnie poniżej zielonego obszaru, który już przeciąga w prawo, no to wracamy do koncepcji kanału spadkowego, a tym samym też będziemy sięgali coraz niżej, włącznie z 3650, a nawet nowym dołkiem, czyli minimami zeszłego roku. Na koniec jeszcze UK 100, bo tutaj no właściwie bez zaskoczeń, ale myślę, że można się było spodziewać, że na 7880 pojawi się podaż. Jeżeli ktoś z Państwa tego poziomu nie zna, to ja już go przywołuję z roku 2018. To są historyczne szczyty. Pojawia się układ podwójnego szczytu, przepraszam, czyli formacji M, bardzo rozbudowanej, bo dołek, który jest tutaj kluczowy, to jest 4700, więc nie wiem, czy nawet sens jest to przywoływać. Myślę, że bardzo ważnym miejscem w tej chwili na niższych interwałach, czyli w okolicach interwału dziennego, to jest strefa 7600. Ilość szczytów, która tu się pojawiła, jasno wskazuje, że jeżeli cena spadnie poniżej pomarańczowego obszaru, to pojawi się dość duża presja na to, żeby spychać notowania jeszcze głębiej, w stronę 7200 czy nawet 6700. Więc byki naprawdę muszą się popisać, żeby utrzymać cenę powyżej 7600, bo jeżeli tego nie zrobią, to będzie to jawny sygnał słabości, a tym samym też będziemy skierowali swój wzrok na południe, a to się wiąże oczywiście też z przełamaniem tej przyspieszonej linii poprowadzonej od dołka 6700. No dobrze, z mojej strony to tyle, co ja przygotowałem na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję.
Wracam do Państwa oczywiście jutro. Będziemy weryfikowali, co się pozmieniało w ciągu tej doby. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.